Witam. Dzisiaj sobie omówimy drugi dzień powodzi 7-7-97. To jest 8-7-97 dzisiaj. Co się zaczęło dziać? Zaczęło się dziać to, że nie było skoordynowana pomoc, która miała być dla Kłodzka. Wszystkie służby ratownicze działały jak gdyby nieskoordynowane przez jedną osobę to, co miał robić. Tak samo zaczęła dopływać ta fala wody do Wrocławia. I tam też był jeden wielki chaos z tym wszystkim. Poza tym mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce, praktycznie worki z piaskiem i sznurki i to było wszystko. Główny sztab zrobił się w telewizji dolnośląskiej TD na Poltegorze, to było chyba 17 czy tam 19 piętro. Tam był sztab dowodzenia pomocy oraz drugi sztab był w telewizji Wrocław i to były dwa takie miejsca, w których, od których można było usłyszeć, gdzie są potrzebne jakieś wywrotki z piaskiem, worki, ewentualnie żywność lub suche ubrania oraz najnowsze materiały, które zostały nakręcone przez tych reporterów. Tam najwięcej było, z tego co pamiętam, to były agregaty prądotwórcze do szpitali dla noworodków. Było bardzo to potrzebne, z tym, że to było potrzebne tak, że nie było się tam jak dostać, ponieważ prąd tej powodzi, tej rzeki, która się zaczęła robić we Wrocławiu, był tak silny, że znosił te pojazdy wojskowe, amfibie, i to było trudne tam dojechać dla tych pojazdów, ponieważ mógł zostać zniesiony na budynek i mógł jeszcze uszkodzić budynek, który mógł się tam podmoczony jest, zmoczona jest ściana i mógł się jeszcze zawalić. Drugą rzeczą, którą mnie zastanowiło, to było to, że ponad 50 lat temu, czy tam 60 lat temu zostały zbudowane na rzekach zapory wodne, tamy z regulacją ręczną. To było zrobione za Adolfa Hitlera i wiadomo, że jak się wojna skończyła, to wszystko co hitlerowskie, to trzeba było zniszczyć. Więc to zniszczono, deski spalono w piecach, a resztę żelastwa oddano na skup złomu. Dzięki czemu ta woda nie miała jakichś tam przeszkód, żeby wyhamować swoją siłę, impet, i z, powiedzmy, z prędkości umownej 10 km robiło się 15 albo 18 km na godzinę przepływu. Ja to podaję tak z grubsza, bo nie mogę tego powiedzieć dosłownie, że taka jest prędkość. Ale skoro na rzece na długości powiedzmy 15 km jest 6 zapór, czy tam 7, to ta woda wyhamowuje. Ona się spuszczana powoli i ta woda traci swój prąd, swoją siłę uderzenia. A tak ona po prostu przeleciała i się rozlała gdzie chciała. Następnie zebrał się sztab tam na górze, na wiejskiej. Zaczęli debatować, co można zrobić dla tych osób, które są poszkodowane, bo to zabrało im dorobek całego życia, domów nie ma, łąki nie ma, wiele innych utrudnień, drogi nie ma. Propos drogi, to tam koło mnie w Bardzie jest potężny most, a koło tego mostu po lewej ręce, jadąc od Wrocławia, jest rzeka i jest tor kolejowy. Ten tor kolejowy jest w takim małym nasypie i on po prostu wisiał na nitce, czyli praktycznie same szyny się trzymały razem z podkładami, ponieważ ta rzeka podmyła całe torowisko. I to, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, to było na długości 300 metrów, jak się nie mylę. Bo nie widziałem nigdzie, nie mam tych zdjęć, a nie mogę ich się dokopać w internecie, gdzie są te zdjęcia, bo z miłą chęcią je pooglądał. A cała koordynacja tego wszystkiego był jeden wielki chaos. No i ja pamiętam jeszcze, to
było kilka dni po tym, widzę na huk, słyszę, aha, śmigłowiec leci, patrzę się, jest ta szachownica, to tylko jedna osoba na całym państwie może mieć ten samolot, tylko jest prezydent albo premier. To był Leszek i pewnie tam był telefon. Panie ministrze, jak wygląda z góry? No, dobrze. Wszystko dobrze wygląda z góry. Pomocy jako takiej mocnej do pomocy finansowej była, z tym, że ona nie była taka olbrzymia. Fakt, że coś było, tylko że później, no, ja nie mówię tylko o Polsce, ale też były znane Czechy. Trzecia kropka, powiedzmy. Problem był z tym, że dowiedzieliśmy się, że Czesi spuścili wodę ze swoich zbiorników i gdzieś tam jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, został rozwalony wał. Także ta woda szurnęła z impetem i nie było to w stanie nic powstrzymać tej fali, która po prostu przeleciała, zmiotła wszystko i tak to zostawiła. U mnie, no, rzeka tam zbierała, opadała. Też była obrona uzdrowiska mocna i w sumie to koło mnie, koło drogi, to zrobiło się całkowicie pusto. Jechał tylko transporty i pisało dary dla Kłodzka albo dary dla Wrocławia. Pogotowie, wojsko jeździło, ciężki sprzęt i milion samochodów osobowych zapakowanymi rzeczami, jedzeniem, wodą. Taksówkarze z jednej z Kłodzka czy tam z Wrocławia, 100 sznury samochodów w jedną, w drugą stronę, cisza. Żadnego transportu, typu tiry, samochody osobowe, wycieczki, nic nie jechało. Łącznie z koleją, która musiała robić potężne koło, żeby dojechać na stację, no ja mówię na stację do Wrocławia, bo w Kłodzku nie wiem, czy tam w ogóle jakikolwiek był dojazd do Kłodzka. To było wszystko podmyte. I nawet gdyby im się tam udało komuś tam jechać na skróty, a woda by rozmyła lekko asfalt, to prawdopodobnie zakopałby się samochodem i nie mógłby się wydostać, a ściąganie jakiegoś tam sprzętu do wyciągania też by się mógł zakopać. W sumie trzeba było zadzwonić po czołg, żeby czołgiem przyjechać, a czołg mógł się też utopić, ponieważ woda była nasiąknięta na głębokości około metra, a później pogłębiło się więcej, także to po prostu było jedno wielkie bagno się tam zrobiło. Problem z oprowadzaniem wody był cały czas. Ja u siebie musiałem tam przekopać rów, żeby zaczęła lecieć woda, to trzeba odprowadzać się, schodzić woda do drugiego rowu, bo u mnie już zaczęło też wybijać coraz więcej w piwnicy. Zrobiłem to, ale jakiejś poprawy większej nie było, ponieważ ziemia była tak przesiąknięta, że wybijało z drugiej strony i zrobiło mi się takie małe źródełko na ogrodzie. To tyle z drugiego dnia powodzi 7.7.1997 roku. To był 8 lipca.